miały nie być, a zrobiły się z nich nawet najlepsze kombajny. O tym, że te kombajny miały dużą wydajność, świadczy choćby o to, że w 90 roku ten kombajn pobił rekord świata, jeżeli chodzi o zbiór. Co tu mamy z tą megą, którą tu widzicie? No jak widzicie, rozbebeszona na wylot. Cześć, witajcie na warsztacie firmy Korbanek. Dzisiaj obchód, co się dzieje na serwisie. Już wejdziemy na nową halę. Mamy wycząsacze od naszego dzisiejszego bohatera odcinku. Tu mamy jeden bęben jakiś od klienta przywieziony do naprawy. Tu mamy też zestaw bęben, klepisko, przyspieszacz, odrzutnik do naprawy od klienta przywieziony. Tu też akurat mamy przenośnik pochyły od dzisiejszego bohatera odcinka. Wchodzimy na halę. Jest nasz bohater Mega 350, ale to do niej za chwilę wrócimy. Najpierw przejdziemy się jeszcze po warsztacie zobaczyć, co tu się innego dzieje. I tak, siewnik monosem, przygotowanie do wydania. Zmontowany na buraka, 12 rzędów. Taka nietypowa konstrukcja, jeżeli chodzi o ilość sekcji. No dawno takiego nie mieliśmy. Pod klienta to już jest sprzedany, także ostatnie szlify i wydany do klienta, 12 rzędów monosem. Kemperek, tutaj kiedyś o nim tam był odcinek, jak był zdemontowany, rozmontowany, gdzieś tam możecie odszukać na naszym kanale. Tu zestaw wszystkich oleje, wszystkie części, żeby to już poskładać, temat zamknąć. Sprzęgiełka od tego kemperka, multi one, przygotowanie do wydania. McHale, praska 750, to też przygotowanie. To jest akurat z oferty wolnej, nie jest pod klienta, tylko po prostu po transporcie robimy montaż tej prasy, taki przegląd P0 my to nazywamy. No i nasz główny bohater Mega 350. I tak na początek trochę o historii tych kombajnów, kombajny Mega, które miały nie być, a zrobiły się z nich nawet najlepsze kombajny, jakie chyba klas do tej pory. Nie wiem, czy będzie tabliczkę widać, rok 2008. Akurat nie sprawdzałem, jaki był stan licznika. Ale do rzeczy. Dlaczego tych kombajnów miało nie być? Co kryje się za tym, za ciekawa historia? A więc, taką protoplastą, bo w ogóle kombajnów Mega, to były dominatory. W 70 roku klas wypuścił pierwszego dominatora, pięcioklawiszowego z symbolem 80, a już rok później wypuścił dominatora serii 100 o 6 klawiszach. I teraz tak, taka na początek już nietypowa konstrukcja. Wszystkie kombajny do tej pory zawsze miały silniki z tyłu, za kabiną był zbiornik na ziarno, a tutaj w dominatorach było to odwrotnie. Klas wtedy tak się tłumaczył, że silnik jest za kabiną po to, żeby zminimalizować straty energii na przekładniach, czyli na napędach, które mają dzięki temu krótszą drogę do przekazywania na młocarnie itp. Tak to wtedy klas tłumaczył, że te silniki muszą być za kabiną, ponieważ wpływa to na ergonomię jakby strat. I tak, no dominatory okazały się bardzo dobrymi tymi kombajnami. Była duża popularność na te kombajny, rolnicy byli z nich bardzo zadowoleni, opinie miały dobre. No ale wiadomo, rolnictwo w tych latach 80. mocno ewoluowało, zwiększały się gospodarstwa i w 81 roku klas wprowadził do sprzedaży dominatora 616 CS. Różnica była taka, że ten kombajn zamiast wycząsaczy miał 8 bębnów poprzecznych. No, cechował się tym kombajnom dużą wydajnością. W 86 roku zmieniono nazwę tych kombajnów na Commander. I tak ta nazwa już potem pozostała do samego końca, żeby po prostu nie mieszać z tym dominatorem, a żeby było coś innego, to wymyślono nazwę Commander. I tak, o tym, że te kombajny miały dużą wydajność, świadczy choćby o to, że w 90 roku ten kombajn pobił rekord świata, jeżeli chodzi o zbiór. Także zebrał 358 ton pszenicy w ciągu 8 godzin, co daje 44 tony na godzinę. No, licząc szybko, jeżeli pszenica, załóżmy, dawała 11 ton z hektara, czyli kombajn musiał skosić 4 hektary na godzinę, co naprawdę przy takiej wydajności jest to dużym sukcesem. No, ale w 95 roku, ze względu na to, że ten Commander
nie podbił serc rolników, zaprzestano jego produkcję. Kombajn ten nigdy nie zyskał popularności, to jest tak samo jak kombajny BS w Polsce też nie zyskały na popularności. Dlaczego tak się stało? No, kombajny te wtedy wyprzedziły po prostu wymogi rolnictwa w latach 80., 90. Głównie rolnictwa opierały się jeszcze wtedy nie na produkcji roślinnej, tylko na zwierzęcej. Do produkcji zwierzęcej potrzeba było dużo słomy, a niestety te kombajny miały taki minus, że bardzo, bardzo kruszyły słomę. Ciężko nawet było ją zebrać po takim kombajnie. Do tego zużywały więcej paliwa, bo więcej energii było potrzeba na obsługę jakby tych rotorów zamiast wytrząsaczy. No i komandory jeszcze miały to do siebie, że miały taką wadę, że lubiały się palić. No i tak, w planach był już Lexion wtedy. Niestety, no Lexiony były tylko te największe modele wtedy w planach. 410, 20 te na wytrząsaczach dopiero miały się tam gdzieś pojawić trochę później. No i robiła się taka trochę dziura między tym właśnie dużym Lexionem a Dominatorem. No i konstruktorzy, żeby szybko to zaspokoić, rozbudowali trochę znaną rodziną konstrukcję Dominatora i zrobili z tego klas Mega. Różnica była taka, no, że ta Mega miała wtedy już przyspieszacz, czyli dwa z przodu takie bębny. No i te kombajny, jak się potem okazało, były bardzo dobre. Tak jak na szybko wprowadzoną Mega, która właśnie miała być produkowana na krótko i ze względu na bardziej rozbudowaną... Lexion inaczej był, nawet jak 410, 420 już została wprowadzona do produkcji, no to niestety ze względu, że ta konstrukcja była bardziej rozbudowana od Megi, było dużo więcej elektryki, rolnicy indywidualni bali się kupować takich kombajnów, a Mega, która miała już wtedy dobrą opinię dzięki Dominatorowi, czyli poprzednikowi, no to okazała się wtedy wstałem 10. Co o tym świadczy? Mega produkowana była od 93 roku do 2009, czyli 16 lat. No to też świadczy o tym, jakie te kombajny były popularne. No i tak, Mega, tutaj mamy serię 300, poprzednik to była seria 200 i tak seria 200. Tam akurat było dosyć dużo silników w tych modelach, bo były silniki Perkinsa 10.06.6. To znane silniki Perkinsa, bo one też występują w ciągnikach Massey Ferguson. Potem były Mercedes OM366. To był 600-cylindrowy rzędowy silnik. Mercedes 441 to była V-ka. To taki jedyny silnik V-ka, który był montowany w seriach Mega. No i potem jeszcze był OM906 Mercedesa, silnik montowany. A w serii 300 kombajnów Mega był montowany potem już tylko OM906 w zależności od roku produkcji, od wymogów, jakie musiały spełniać te, bo wtedy już wchodziły normy spalin, no to tam różnie te układy paliwowe były różne w tych silnikach. No i tak, co tu mamy z tą Megą, którą tu widzicie? No jak widzicie, rozbebeszona na wylot. Wyciągnięte klepisko bębny, czyli jest taki, jakby to powiedzieć, konkretny przegląd zrobiony, czyli wszystko będzie do wymiany. Do wymiany też będą tutaj cement bloki na podsiewaczach. To już jest tu wszystko zdemontowane, no wszystkie łożyska na bębnie głównym, przyspieszaczu. Tu już mamy całą stertę tego wszystkiego, co jest zdemontowane po kolei. O, tu jak widzicie, cement bloki. Tu mamy wały wytrząsacze też będą nowe wały poganiaczy, tam tylko wystarczy panewki wymienić. No i tak wspominałem, jeden z najlepszych kombajnów, jeżeli chodzi o stajnię klasa. Tu mamy resztę części, blachy na odrzutnik, cepy, no i cały zestaw, tam w tym kartonikach to już są łożyska, tu możecie zobaczyć, tu już mamy kosz sitowy podsiewacza, tu już te gumy są zamontowane nowe od środka i tu na zewnątrz, tu możecie też jeszcze z tyłu zobaczyć, jak wygląda pusty kombajn, przestrzeń wyładunkowa, gdzie wylatuje słoma. Tu kolejne części, tutaj mamy też rozebrany tylny kosz sitowy, tutaj, o, tu mamy bęben rozebrany.
już został rozebrany cały bęben. Gdzie tu jeszcze mamy, co tu mamy? A tu mamy przyspieszacz. Przyspieszacz już jest na wózku, zdemontowane tu już są nakładki, które będą nowe. No i wiadomo, tutaj na przykład jak tutaj ten wsporniczek, no to trzeba wyprostować, no bo jest cały skrzywiony i wszystkie inne, które będą skrzywione, to będą naprostowane. Jeżeli nie da się wyprostować, no to wspawany zostanie nowy. No i potem będą zamontowane nowe nakładki i do wyważenia. Tu mamy kosz podsiewacza, też wymontowany. No i tutaj jeszcze przy okazji został zdemontowany dzwon. To jest ten napęd, miejsce, gdzie wychodzą wszystkie napędy z silnika. Jest taka tarcza elastyczna i tu jest łożysko. Z tej strony jest przykręcone do tarczy elastycznej. No te łożysko to często tu, no często, nie często, trzeba je wymienić, bo lubi siadać. Te gumy też tu lubią się obrywać. Taka bardzo ważna rzecz, o której klienci nieraz nie robią. Tu mamy taką tulejkę, wchodzi tą stroną w tą tulejkę. Tu jest na łożysku. Obudowy wam nie pokażę, bo niestety obudowa jest u regeneracji już, ponieważ wytrzaskało obudowę pod łożyskiem. Łożysko wpada rękami, jak się je włoży. Tak nie może być, więc zostało to zawiezione do regeneracji. I czemu się tak dzieje? Klienci wymieniają nieraz łożysko, a zapominają wymienić tą tulejkę. Wtedy tutaj jest luz, no i niestety jak na tej tulejce ma luz, to wtedy robi się dźwignia, że w tym momencie to zaczyna pracować, no i niestety wyrabia obudowę. Stąd też niestety obudowa jest do regeneracji. No jak tutaj widać, tutaj już porozbierane wszystko. Już są zamontowane nowe łożyska od napędu kosza sitowego. No tak jak widzicie. No można powiedzieć, że nawet to nie jest przegląd, tylko już poważna naprawa, bo tych elementów tutaj będzie wymienianych dużo. Tu zdemontowany przenośnik kłosowy, to tylko dlatego, że akurat tu trzeba, żeby dojść do łożysk i do wariatora z tej strony, no to trzeba go zdemontować. No tutaj jeszcze są klepisko wstępne. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd na warsztacie. Jeżeli podobał wam się film, pamiętajcie o łapce w górze. A tymczasem zapraszamy do oglądania kolejnych filmów i zostawiania komentarzy.